Śląski Pirat. Marzenie o morzu i polskim Śląsku. Choć urodziłem się na Śląsku, to zawsze marzyłem o morzu. Miałem dość kopalń i rodziców, którzy chcieli, żebym został księdzem. Więc uciekłem. Miałem wtedy 15 lat. Trafiłem do Hamburga, by spełnić swoje marzenie. Robert Oszek wdarł się na pokład i ukrył w ładowni statku wielobrzegowego Olaf II. Tam odkryto go dopiero na środku oceanu i postanowiono, że nie będą go wyrzucać za burtę, tylko przyjmą go w skład załogi. W ten sposób przez najbliższe 2 lata pływał jako wielorybnik na Olafie II, a po powrocie do Niemiec postanowił wstąpić do Akademii Marynarki Wojennej. Służąc w niemieckiej marynarce, opłynąłem cały świat, od Grenlandii po Amerykę Południową. Na krążowniku Bremen wysłano nas do Meksyku. Tam mieliśmy stłumić strajk robotników przemysłu naftowego. Udało się. Aresztowaliśmy ich. Ale okazało się, że wśród nich byli też Polacy. Nocą, gdy załoga spała, pomogłem im uciec. Oszek przypłacił to aresztem, na okręcie. I w tym areszcie wrócił do Niemiec z Bremenem. Jednak wszystko rozeszło się po kościach. Elef Oszek dalej kontynuował karierę w niemieckiej marynarce wojennej. Po wybuchu I wojny światowej został zaokrętowany na inny niemiecki krążownik, Blysie. Na jego pokładzie uczestniczył w bitwie pod Doggerbank. Tam okręt jego płynął jako ostatni w szyku i trafił pod ogień brytyjskiego krążownika liniowego Lion. Krążownik brytyjski zdemolował całkowicie niemiecki okręt i ten poszedł na dno. Z całej załogi ponad 1000 osób przeżyło jedynie 1/4. Wśród nich Robert Oszek. Pod koniec 1919 roku po prostu opuścił szeregi Kriegsmarine i zgłosił się do polskiej marynarki wojennej z prośbą o przyjęcie w jej szeregi w stopniu podporucznika. Dziwna jest to marynarka wojenna, marynarka bez portu morskiego, marynarka bez floty. Początkowo służył w Toruniu, potem w Modlinie. Na końcu został wysłany do Pińska, gdzie od marca 1920 roku nadzorował remont okrętów zdobytych przez 9. Dywizję Piechoty na bolszewikach. W kwietniu został oficerem artylerii statku zbrojnego Pancerny 1. Potem uczestniczył w kolejnych bitwach, desancie pod Łomaczami, bitwie pod Lelowem, aż w końcu bitwie pod Czarnobylem. Był najmłodszym oficerem na tej kanonierce, więc otrzymał bardzo niewdzięczne zadanie oficera obserwacyjnego. To zadanie było o tyle niewdzięczne, trudne i niebezpieczne, że jego stanowisko obserwacyjne znajdowało się na kominie. Oszek w oparach dymu, w gorącu, jak wspominał porucznik Taube, przebierał nogami, celując ogniem artylerii w radziecki uciekający zespół. W ten sposób, używając tylko i wyłącznie lornetki, przebierając nogami w gorącym powietrzu, udało mu się trafić jeszcze 2 kolejne radzieckie okręty. Mołynie Jasnego i Mudrogo. Radziecka eskadra została zmuszona do ucieczki z Prypeci na Dniepr. Droga na Kijów była otwarta. W tych walkach na froncie
polsko-bolszewickim, polsko-sowieckim. Oszek wsławił się zarówno męstwem, jak i pomysłowością. Został odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Virtuti Militari. Po wojnie z bolszewikami wiedziałem, że wkrótce będę potrzebny w rodzinnych stronach. Kiedy w 1921 roku zostałem porucznikiem, poprosiłem o przeniesienie na Śląsk. Przystępując do III Powstania Śląskiego, dał jeden warunek, że dobrze, jako marynarz pojadę na Śląsk, będę walczył, ale pod takim warunkiem, że nie na piechotę, tylko muszę mieć pokład pod nogami. Skierował się do Siemianowic. Tam też mieli zebrać się wszyscy marynarze służący w oddziałach powstańczych. Oni faktycznie tam przybyli w liczbie kilkuset. Spośród nich wybrał on 67, z których stworzył tenże oddział szturmowy marynarzy, słynny już później podczas III Powstania Śląskiego. Dla tego oddziału został zbudowany samochód pancerny. Skoro ci powstańcy nie mogli pływać na pancernikach na rzece, postanowiono, że będą mieli pancernik, który porusza się drogą lądową. Zarekwirowaliśmy ciężarówkę. Obudowaliśmy ją płytami pancernymi z huty Beldon. Tak powstał samochód pancerny Korfanty. Do środka wrzuciliśmy 5 ciężkich karabinów maszynowych. Są to niemieckie Maksimy chłodzone wodą, a więc o bardzo dużej wydajności ogniowej. Każdy osiąga szybkostrzelność do 600 strzałów na minutę. W takim samochodzie można swobodnie zmieścić duży zapas amunicji, dużo taśm z nabojami, a więc dysponuje on olbrzymią siłą ognia, co na froncie, w walkach z przeciwnikiem do tego nieprzygotowanym, no, musi przeważyć i wielokrotnie, jak wypadki na froncie to pokazywały, przeważał szale zwycięstwa na stronę powstańców. Waga Korfantego oceniana jest na około 6-6,5 tony, co mniej więcej zbliża go do wagi czołgu FT-17 francuskiego Renault, który przebojem wdarł się pod koniec I wojny światowej na pola bitewne i miał wkrótce zrewolucjonizować postrzeganie broni pancernej. Oszek jest 2 razy ciężko ranny w czasie walk. Nie schodzi z pokładu, walczy do końca. To właśnie charakteryzuje oddział Oszka. Jest dyscyplina, jest przede wszystkim zaciętość w boju. To, co zawsze charakteryzuje marynarkę wojenną. Niektóre osoby z przywództwa powstania uważały, że dzięki właśnie odwadze, pomysłowości Oszka, to powstanie, III Powstanie Śląskie zakończyło się sukcesem. W czerwcu 1922 roku część Górnego Śląska została przyłączona do Polski. Podczas defilady maszerowaliśmy ulicami Katowic pod piracką banderą. Ja i moi podkomendni zostaliśmy odznaczeni przez Piłsudskiego. Nie umiałem odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Ciągle tęskniłem za walką i moim ukochanym morzem.